Yo, cześć mano, ja jestem Ghosta, to jest kolejny odcinek kariery Lechem Poznań. Ogarniamy skład. Na początku tego odcinka Bednarek musiał zejść, czerwona kartka, to znaczy na żółte i nie może grać. Do tego kontuzja 4 tygodnie, także nie możemy z niego skorzystać. Dam szansę Montesowi, w końcu wydałem na niego sporo milionów. Jak wiemy, Kownacki odszedł z klubu, także Kędziora, Dynamo Kijów. A Kownacki właśnie, nie wiem, Sampdoria chyba, czy jakoś tak. Z kolei jeszcze też, o Bednarku już mówiłem ostatnio, że odszedł, ale też kupiliśmy, znaczy Lech kupił paru nowych piłkarzy, mam nadzieję, że oni się też sprawdzą, że to będzie jakoś hulało, ale to zobaczymy w przyszłości, czy rzeczywiście te transfery wypalą. Ale my teraz zagramy z Górnikiem. Także zapraszam Was na to spotkanie. Chociaż teraz przejęcie, dobrze. Teodorczyk, Wolski, Wolski, będzie gol. Broni bramkarz Górnika. Kędziora. Jeftić, Wolski uderzy, Wolski. Bramkarz broni. Jeftić, Jeftić uderzymy. O, ale siadło. No co, jak te strzały tam czasami uderzę, to nie powiem. Wchodzą ładnie. I tutaj kolejny fajny gol ostatnimi czasy, który udało mi się zdobyć. Tym razem właśnie po strzale z daleka. Bramkarz Górnika niepocieszony obrotem tej sytuacji. Ale ładnie popchnęliśmy. W ogóle nie pilnowany nas zawodnik. Co skrupulatnie wykorzystaliśmy, zdobywając tego gola. Akcja Górnika i szybkie wyrównanie. Pierwsza akcja Górnika. Pierwszy strzał. I od razu bramka. Oxford tutaj przegrał. Montes w ogóle, gdzie on był. No cóż, 1-1. Gramy dalej. Teodorczyk, kiwam się, ale to weszło. Za nie mówiłem, bo nie wiedziałem, co tu w ogóle się wyprawia. No naprawdę jestem zszokowany, co tu się wyprawiło. Wszystko praktycznie jak po sznurku szła akcja. Jóźwiak prowadzony przed chwilą za Pulisicia huknął jak z armaty. No i rozkręca się ten łodzik. Dolberg. Bramka się wykazał. Jeszcze Górnik w grze jest. O, Dolberg tutaj chciał zaskoczyć. Ładnie przy słupku piłka leciała, ale bramkarz ładnie się zachował. A więc 2 do 1. Wygrywamy to spotkanie. I dopisujemy 3 punkty do naszego dorobku w lidze. A teraz czeka nas kolejne spotkanie. Właśnie w ogóle a propos punktów. Zobaczmy, jak to tabela się kształtuje. Śląsk na prowadzeniu 57 oczek. My 56, drugie miejsce. Myślę, że to się zaraz zmieni. A dalej no to wiadomo. Różnie i rozmaicie w tej polskiej lidze. Puchar kraju. Z Piastem Gliwice w 1/4 się spotkamy. Copa Europa to nas nie dotyczy. Champions Cup to oczywiście Barcelona, mamy rewanż. Potem ewentualnie Chelsea albo Wolfsburg by czekało na nas. Ale to jeszcze musimy Barcelonę pokonać. Na tym się skupiamy. Co tam dalej? To nas nie dotyczy. Aha, i oczywiście Polskę, którą prowadzimy, drugie miejsce w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Będziemy właśnie teraz mieli spotkania chyba z, bo ja wiem, z jakieś towarzyskie. To zaraz zobaczymy. Kalendarz. Teraz Wisła Płock, potem Barcelona, potem Irlandia, właśnie Irlandia i Anglia, więc będzie się działo to na najbliższe spotkania. Właśnie, reprezentację. Ogarniemy skład i zaraz Wam pokażę, kogo tutaj zgłaszam do naszej kadry. Okej, więc tak wygląda skład reprezentacji Polski, który powołałem, a więc Lewandowski, Bilik, Zieliński, Linety, Grosicki, Błaszczykowski, Piszczek, Glik, Pazdan, Rybus i Fabiański. To myślę będzie pierwsza jedenastka
Jeśli chodzi o rezerwy, no to mniej więcej określmy tak, że to jest taki skład, jak nominalnie reprezentacja wychodzi, z tym, że tu jeszcze powinien być właśnie Jędrzejczyk, on jest na rezerwie, tak jak i Kapustka, Krychowiak też na rezerwie, tu też będzie siedział na ławie. On musi się ogarnąć w ogóle w tym PSG, bo jak nie zacznie grać, no to niestety do kadry nie zasługuje, żeby na nią przyjeżdżać i w ogóle mieć szansę gry, powiedzmy sobie to szczerze i otwarcie. Musi po prostu grać. Oczywiście nie mogłem nie powołać zawodników z obecnego składu Lecha, no oczywiście mówię tutaj o grze, czyli Góralski, Drągowski, Wolski. Akurat oni mi też tutaj podpasowali. Stępiński to też jako napastnik, tutaj rezerwowy Cionek, też go powołałem. Z kolei tutaj Wszołek, Kapuska to już mówiłem. I Teodorczyk też z Lecha, obecnego z gry, a więc paru zawodników z Lecha też tu mamy. Także myślę, że tym składem po prostu zawalczymy na tych meczach, które będziemy grali reprezentacyjnych. Dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o kadrę. Przełączamy się z powrotem na Lecha. Zróbmy jeszcze jakiś trening, może ten co ostatnio. Symulujemy wszystkie. Dałem chyba tutaj większość młodych zawodników do rozwijania. Dobra, i teraz będzie nas goniła Wisła Płock, jeśli chodzi o te spotkanie. No tutaj stroje musimy naprawdę, no jedynie chyba takie muszą być. Dobra, skład trochę jednak może pozmieniamy, żeby zawodnicy odpoczęli sobie niektórzy. Jóźwiak dostanie szansę za tego gola. Góralski za Jefticia. Teodorczyk sobie też odpocznie. Dolberg. Bednarek, jak już wiemy, kontuzjowany. Klement może w spokojności sobie na ławkę skoczyć. Gumny też. Tetek tak samo. Piatkowski też sobie odpocznie, na nasz młodzik, który tutaj dzielnie walczy i gra i się stara, żeby wszystko jakoś tu pykło. Dobra, Montes też mógłby sobie odpocząć po tym jednym spotkaniu. Damy szansę właśnie Bielikowi, tym razem w meczu z Wisłą. I myślę, że to by było tyle, jeśli chodzi o zmiany, więc zapraszam Was na mecz z Wisłą Płock. No groźnie postraszyli mnie tutaj Wiślacy. Kante. Akcja Wisły, wybijemy. No ładnie wybiliśmy. Nie wiem, czy to Bielik tym razem. Drągowski też został w ogóle w bramce, nie wychodził. Chociaż to już jego pole było w obrębie tych 5 metrów od bramki. Także spokojnie mógł to złapać, wybić cokolwiek, a on czekał na rozwój sytuacji. Z kolei obrońca też tu swoje 5 groszy zawalił. No i musimy odrabiać z Wisłą ten wynik. Teraz może w końcu padnie? No jest. Gajos, jeśli dobrze widzę. W końcu jakaś akcja mi tu wyszła kombinacyjna. Parę podań. Tu już mogłem się w ogóle zabierać za strzelanie, ale jeszcze podałem do Gajosa. I ten ładnie tutaj z Lukosa umieszcza piłkę w siatce. Jest 1-1. Wybijcie to, wybijcie. Ping-pong tutaj się zrobiły i jeszcze mi mogli strzelić, nie wiem jakim cudem tu rzut rożny. No, Drągowski na posterunku. I akcja to meczu była dla Wisły. Mogli tutaj, co tu dużo mówi, strzelić tego gola. Już raczej nic ja tutaj nie wymyślę w tym spotkaniu. Te ostatnie minuty mnie zamknęli i nie mogłem nic praktycznie zrobić, przez co chyba ten wynik już tak się utrzyma, 1-1. Za chwilę będzie koniec pewnie. Tak jak mówiłem, koniec, 1-1. No cóż, trochę rezerwowy skład, ale też powinniśmy sobie z Wisłą radzić, bo w końcu czeka nas Barcelona, ale to w następnym odcinku. Zaczniemy z grubej rury od meczu rewanżowego z Barceloną. Ja Wam dziękuję za oglądanie, to by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym Tu Mówił Ghost. Na razie, cześć!